Cześć kochani, witamy w 2024 roku, a dzisiaj ze względu na to, jak dobrze widzicie, miejsce nam się kurczy na nagrywki, a jakoś materiały nagrywać trzeba, to wykonamy sobie, kochani, dzisiaj upgrade i wstawimy do naszego Legionka dysk od Samsunga 2 TB. SSD 990 Pro z najnowszych serii dysków SSD Samsunga. Jesteście ciekawi, co nas będzie czekać? Zapraszam. Pierwsze, czego sobie zaczniemy, to oczywiście wyłączenie naszego labka z naszymi dyskami. Obecnie mam tutaj dwa zainstalowane dyski po 512 giga. No i jak widzicie, kochani, to czas, kiedy już przestają one starczyć. I akurat super ofertę udało mi się znaleźć na Allegro. Znalazłem tego właśnie tutaj twardziela 2 TB, który normalnie kosztuje około 800-900 zł. W sklepach z marżą sklepową nawet 1000 może kosztować. Przeszło. A mi się udało go dostać za 500 zł na Allegro lokalnie. Zobaczymy, kochani, co nas dzisiaj będzie czekać. Po włączeniu naszego labka możemy go zamknąć. Odłączyć nasz przewód od zasilacza oraz naszą myszkę optyczną. I przygotowujemy, kochani, powoli naszego labka do rozbiórki. Musimy przygotować nasze narzędzia, które będą nam potrzebne. Jeżeli wasz laptop nigdy nie był otwierany, możliwe, że będą Wam potrzebne narzędzia do otwierania, o których mówiłem na początku. U mnie już te zatrzaski są dość luźne, więc nie będzie w moim wypadku to potrzebne. Lecz musicie znaleźć jakikolwiek punkt zaczepienia. Drugą rzeczą, która będzie nam potrzebna, będzie zwykły śrubokręt tego typu płaski lub też krzyżakowy. Żeby odkręcanie śrubek było mniej upierdliwe, radziłbym się też zaopatrzyć w mini magnes neodymowy. Może być taki, może być także prostopadłościenny, to bez żadnej różnicy. Prostopadłościenny, taki cieniutki, jak od klap matrycy, byłby tutaj nawet lepszy, bo można byłoby śrubkę bezpośrednio dopaść w otworze. Zaczynamy, kochani, w taki sposób, z przyklejonym najlepiej takim magnesem do bocznej ścianki naszego śrubokręta, od środkowej śrubki. Jeżeli wasz śrubokręt nie jest namagnesowany, to dobrze w taki magnes być zaopatrzonym, właśnie żeby śrubki w taki sposób pięknie wychodziły. I tak robimy, kochani, zresztą. Dodatkowo, kochani, taki magnes, jak dobrze widzicie, pomoże nam w uporządkowaniu wszystkich odkręconych śrubek. Po odkręceniu wszystkiego zachęcam Was, kochani, do zaczęcia podważania delikatnie od strony naszych wlotów powietrza. Tutaj obudowa puszcza najszybciej. Możemy to zrobić paznokciami, o ile je mamy. Jak dobrze widzicie, tu już obudowa puszcza. W taki sposób. Teraz powoli możemy jechać tu dalej, tak jak dobrze widzicie. I tu, jeżeli nie macie paznokci, już może się przydać narzędzie do otwierania. W taki sposób, podważając to wszystko, aż do tego momentu, w którym musimy zahaczyć, kochani, właśnie tak samo naszą obudowę. Mianowicie tu, teraz ten boczek, paznokciami w dół. Nie bójcie się trzasków, to jest plastik, tak to ma być. I voilà. Teraz, jak dobrze widzicie, nasz cały panel może bardzo ładnie odejść. Voilà, pięknie. Nasz filtr powietrza się ma dobrze, bo co ciekawe, jeżeli nie wiedzieliście, to ta szmatka tutaj to jest nasz filtr powietrza, aby nie dostawały się drobne rzeczy do środka, także to chłodzenie jest bardzo przemyślane poza tymi otworami, przez które prześwituje nasz filtr. No to teraz, kochani, przyszła pora na wybory, ponieważ chcemy, aby nasz dysk działał w 100% i był używany do tego, do czego chcemy. A więc musimy w takim wypadku zwolnić miejsce tu. A tutaj siedzi nasz dysk systemowy. I będziemy, kochani, dzisiaj, nie wiem do której godziny się wyrobimy z tym, ale będziemy musieli wstawiać dzisiaj Windowsa, instalować sterowniki i instalować wszystko od nowa. Tak. Na to się, kochani, dzisiaj pisze. Także myślę, że będzie to bardzo ciekawy odcinek, nie polegający tylko i wyłącznie na wymianie dysku, ale na instalacji wszystkiego od nowa. Ponieważ już Wam pokazuję, jak to wygląda. Musimy najpierw odkręcić naszą pokrywę dysków, która jest ukryta pod tym radiatorem. Tak nie róbcie. Na szczęście tutaj mamy tylko gniazdo baterii. Przed wszystkim powinniśmy naszą baterię przede wszystkim odłączyć przed wyjmowaniem czegokolwiek, nie przed rozkręcaniem. Rozłączamy naszą baterię, zasilacz nasz jest odłączony.
I teraz, kochani, będzie nam potrzebna właśnie zdjęcie tej osłony. I wszystko byłoby proste, jakbyśmy po prostu C przełożyli na drugi slot, ale nie. Nie może być za prosto. A dlatego, że mamy tutaj walniętego na chamsko SSD-ka w tym mniejszym formacie, tak? Właśnie tego mniejszego SSD-ka SK Hynix, który uwielbia się grzać, lecz przed tym chyba przydałoby się zrobić format. Chociaż zanim jeszcze zobaczmy, czy pod tym nie ma ukrytego. I jesteśmy w kropce. Jesteśmy, kochani, w kropce, bo pod SSD-kiem nie ma śrubki na montaż mniejszego, a więc musimy go zamontować tutaj. Ponieważ nasz Samsung ma dość sporo mocy i wymaga dość sporego chłodzenia. Dobrze, że wyciągnęliśmy drugi dysk, co uniemożliwia nam pomyłkę w tym wypadku, a więc teraz co? Jeżeli tego dysku zamierzamy się, kochani, pozbyć, to musimy podłączyć naszą baterię i odpalić naszego laptopa. To już, kochani, niezbędny będzie nam pendrive z Windowsem w tym wypadku. Odpalamy naszego laptopa, następnie wybieramy z listy butowanych naszych urządzeń naszego pendrive'a. I tak będziemy, kochani, instalować wszystko od nowa. Więc teraz, kochani, co? Najpierw UEFI, nieprzydzielone miejsce. Teraz MSR również usuwamy. Teraz system również usuwamy, ale to boli. O, już mamy 500 giga wolnego. To też usuwamy. Dobra. I całe nasze dane, kochani, w tym momencie poszły. Jeju, jak to boli. Dobrze, że zrobiłem backupa wszystkiego na naszym Intelu, którego miałem jeszcze zawczasu wstawionego. On obsługuje interfejs NVMe. Jego tu zostawimy, bo on jest zgodny z tym interfejsem intelowym, do niego są tu sterowniki, także on jak najbardziej, mam nadzieję, że sterowniki naszego SSD-ka od Samsunga nie będą tutaj kolidować. Wykręcamy naszego SK Hynixa obecnego, który był tu fabrycznie od początku samego. Śrubka od naszego dysku odróżnia się, jak widzicie, jest srebrna. SK Hynix 512 giga. Później porównamy sobie w benchmarku te wszystkie dyski. Tak wygląda, kochani, pięknie rozciągnięty termopad na całej długości. Wiem, że powinienem walnąć tutaj nowego, ale on jeszcze zachowuje swoje parametry. Dobra, kochani, tak to finalnie powinno wyglądać. Tutaj, kochani, dokonaliśmy przeróbki małej pod chłodzeniem, ponieważ było dostosowane pod dysk mniejszy. I tutaj był naklejony właśnie ciemny pasek tej taśmy izolacyjnej. Tak to można nazwać. Ściągnęliśmy go. Jak dobrze widzicie, teraz mamy styk z całą powierzchnią i nasz większy dysk ma pełną powierzchnię. Tutaj troszeczkę za bardzo przesadziłem z tym, z naciskiem, ale udało mi się, jak dobrze widzicie, bardzo ładnie go rozciągnąć po całej długości i zarówno po kontrolerze, jak i po wszystkich naszych kościach pamięci. Także, jak dobrze widzicie, zrobiliśmy to super. Nie ma małej komplikacji, tam dobrze widzieliście, zaklepliśmy to, więc tu spokojnie. I na teraz, kochani, to wszystko. Teraz druga kwestia drugiego dysku. Zrobione. No, mamy niezły czas. Pamiętajcie, kochani, by po wszystkich pracach, które dzisiaj dokonaliśmy, których wy dokonaliście, nie zapomnieć o podłączeniu baterii. By później nie pisać komentarzy, że po tych czynnościach laptop nie wygrywa baterii lub coś takiego. Pamiętajcie, kochani, o takich drobnych rzeczach, ale bardzo istotnych. Ponieważ jednak ta bateria trochę daje, jeżeli byście stracili zasilanie. A tak, jeżeli byście stracili zasilanie, to nic was nie podtrzyma. Poza czekaniem, aż elektrownia przywróci prąd. Dobra. Teraz, kochani, przyszedł czas na nałożenie naszej obudowy i kończymy, kochani, nasze prace. Zaczynając od naszych zatrzasków, które wszystkie mają wejść w taki sposób, nie bójcie się tych odgłosów. Upewnić się musimy, że u góry wszystko ładnie weszło, tak jak powinno. Boki, prawa, lewa strona. Dokładnie tak. Jak już, kochani, skończyliśmy ze wszystkimi śrubkami, możemy w końcu przejść do odstawienia naszego systemu. Więc tak, zaczynamy. Pendrive nasz jest włożony z tyłu. Teraz mamy ciekawą sytuację, bo bezpośrednio powinien się odpalić instalator.
Tak, mamy logo Legiona i tak jak mówiłem, od razu się zbudował instalator, ponieważ nie mamy żadnego systemu i teraz do mnie doszło dopiero, że nie będę miał na czym montować tego odcinka, więc jak najszybciej wygasa, muszę instalować i do trzeciej mam nadzieję, że wyrobi się z montażem na jutro. A będziemy jeszcze, a jeszcze czeka nas dzisiaj sporo pracy, będziemy testy przeprowadzać, porównywać, także to będzie naprawdę długi odcinek. Jak na razie butuje się sam instalator z pendrive'a. Pendrive jest na USB 3, więc to szybciutko potrwa. A nawet bardzo szybciutko, bo już bez dłuższego cięcia. Wiersz polecenia i upewnijmy się, że nasze dyski są. A więc najprościej plik, otwórz. No. Jest. To jest oczywiście C, który się ustawił i to jest nasz dysk, gdzie jest 100 giga wolnego, gdzie mamy między innymi Vegasa, template'y tutaj mam do filmów, tak. Tutaj mam template'y do filmów, tutaj bandicamem nagrywanie, także generalnie super. No, mamy czystą partycję 1.8 tera, dobra. No to co? Postanowienia licencyjne akceptujemy. Dalej. Niestandardowa. O! No i mamy sytuację jaśniutką, nie ma żadnych dodatkowych partycji. Partycja 0.1 gry i dane. Fajnie, że to opisałem. Partycja 1 teraz. System, już myślałem, że będzie nie można zainstalować systemu na tym dysku, czy jakiś błąd, ale nie. Jakbyście, kochani, mówili, że w czasie nagrania kontroluję, co się dzieje na Discordzie, to po coś tego tapka mam i jak widzicie, na Discordzie jest spokój, od godziny 18.25 nikt nie pisze, żadnych pingów nie mam. A więc, kochani, klikamy dalej. Myślałem, że będzie nie można zainstalować systemu na tym dysku, czy jakiś błąd. Nie gadaj! Chyba mamy rozjechaną partycję, a więc nie straszcie mnie tutaj. Usuwamy bieżącą partycję, która miejmy nadzieję, że jest rozjechana i na przydzielone miejsce klikamy dalej. Przeszło, dziękuję, strach z głowy. Kopiowanie plików, rozpoczynamy. Czas start. 8% i tak dalej, 9%, 10%, jakieś 50%? Minuta 40. Wow! 52. Powiem wam, w 2 minuty mamy już połowę. Co będzie dalej? Zobaczymy. I mamy, kochani, 96%. 3 minuty i 40 sekund. I 100%. 4 minuty prawie. Instalacja Windowsa na nowym dysku, kopiowanie plików. Trzeba wziąć poprawkę na ograniczenie, że pendrive, którego tutaj używamy, używa starszego standardu USB 3.0, ani 3.2, ani 3.1. Na to trzeba wziąć poprawkę. Ale i tak, w 4 minuty kopiowanie plików Windowsa, to tyle czasu, ile się to schodziło z całym etapem instalacji, to i tak jest... Wow. Godzina już jest i taka jaka jest, a więc czeka nas bardzo pracowita noc na pewno, to trzeba powiedzieć. Przygotowywanie urządzeń, przygotowywanie. Bardzo szybko to poszło. Miejmy nadzieję, że nasz lapek dzięki temu SSD-kowi dostanie takiego szybciora. Lapek już się rozpędza, tego co słyszycie. Swoją drogą, co mam na Discordzie, nic nowego zapewne. Nie, nic nowego. Swoją drogą zapraszam technicznie, link w opisie. Chociaż, jeżeli lubicie spokojne serwery, to jest serwer dla was. Nosi, gdzie jest spokój, tylko pingi od czasu do czasu, kiedy coś nagram. Czekaj. Tu timer resetujemy. Może się przydać. Do etapu kolejnego. Polski. Czy chcesz dodać drugi układ klawiatury? Pomiń. Jej, jak szybko się tutaj to dzieje. Jacek techniczny, ET 5 GHz, połącz WPS, oczywiście. Pobieranie ustawień z routera. Połączono szybciutko. Dalej. Mamy teraz pełną konfigurację do wykonania. Jeju, jak szybko się to dzieje. Znaczy ten etap akurat konkretny wolniej się dzieje, ale tamte poprzednie etapy konfiguracji... Mamy teraz ważną konfigurację do wykonania, a tamte poprzednie etapy, sami widzieliście, jak między nimi szybko to przechodzi. Wow. Może ten dysk właśnie tutaj go przymulał. Ten energooszczędny SK Hynix. Usiądź i zrelaksuj się, a my zrobimy kilka magicznych sztuczek.
Nie wyłączaj urządzenia, już szybciutko to mi dało. Nawet nie mieliśmy czasu się zrelaksować. Wow. Pamiętajcie, kochani, jeśli macie laptopa, instalujecie Windowsa, robicie coś ważnego z systemem, zawsze postarajcie się być na zasilaczu. Ok, przeszliśmy przez tę część konfiguracji. Super. Możecie teraz widzieć trochę nowe komunikaty, bo to jest to najnowsze wydanie dziesiątki 22H2. Do użytku osobistego, nie podpinamy go pod domenę. Dodajemy oczywiście mojego Hotmaila. Nawet podczas wpisywania czegokolwiek, przechodzenie do kolejnych etapów jest bardzo szybciutkie. Utwórz PIN, oczywiście. Czekaj. Teraz jakoś to działa. Kontynuuj od miejsca pracy, w którym przerwano. Dobra, tak, importuj. Wszystko naraz. Żeby mieć wszystko. To później, przypomnij mi później. Dlatego teraz telefon mam zajęty. Zapis. O, i tutaj, jeżeli nie chcecie, żeby wszystko, co jest na pulpicie, zawalało wam OneDrive'a i wywalało komunikatów o pełnym OneDrive'ie, pamiętajmy, tylko zapisuj pliki na tym komputerze. Tak. Oczywiście tutaj odrzuć platformę Microsoft, chyba że chcecie wziąć wersję testową. Ja zawsze odrzucę moją własną. Odrzuć. Przypnij aplikację Microsoft. Nie zaznaczacie tego, jeżeli nie potrzebujecie. Dalej. Czekaj. Nie dziękuję. Nie bierzemy abonamentu. Xbox Game Pass i start. Lecimy. Witaj. Przygotowujemy potrzebne składniki. Wow. To była grafika. To karta graficzna, spokojnie, może to potrwać kilka minut. Zresztą czas mamy pod ręką dosłownie, ale sami widzicie, zrobiliśmy taki upgrade za tak małe pieniądze. No może nie tak małe, tak? 500 to jednak troszkę jest, ale jak na dysk 2 tera Samsunga, najnowszy model, to powiem wam, to jest upgrade na lata w tym wypadku tego laptopa. 10 generacja i 7, jeszcze karta graficzna, która ma 6 GB RAM-u, 1660, tak? Z 2 terabajtami myślę, że troszeczkę tutaj pociśniemy i kto wie, może doczekamy się i GTA 6. Prawie gotowe. Pulpit. Bom. Minuta 12. Wow, niezły wynik. Tutaj już się chipset instaluje i nie mam jeszcze sterowników dźwiękowych. Ale jej, jak to szybko śmiga. Otwieranie eksploratora plików. Sekunda. Dobra. Ten komputer. Oczywiście mamy nasz dysk D. Nasz Samsung, który jest używany. Menedżer urządzeń. Jej, jak to błyskawicznie działa. Stacje dysków. Samsung SSD 990 Pro 2TB. Mamy to. Wypełnij. Mamy to, kochani. Czemu nie użyłem programu Macrium Reflect Pro i nie sklonowałem całej partycji? Powiedzcie, jak tamten system był zawalony, a chciałem, żebyście mogli doświadczyć tego i żebym miał tego doświadczyć. Po prostu, jak to wszystko działa na czysto. W takim stanie nowym. Można rzec. Dlatego właśnie tak się, kochani, dla was dzisiaj poświęciłem i abyśmy wspólnie zobaczyli, jak to będzie działać, zainstalowaliśmy go na nowo. I teraz trzeba na tym C, teraz na tym C mogę instalować Steama i inne rzeczy i to powinno hulać. Żeby zobaczyć, jak to po prostu chodzi, naprawdę było warto. Windows Update, aktywacja, jest! Z moim kontem Microsoft przepisałem kluczyk, kochani, podczas aktywacji, wyciągnięty z mojego Legiona i się nadpisał. Hurra, udało się, nawet nie mam zabaw z aktywacją, super. Aż przyjemnie, kochani, zobaczyć, jak to się szybko instaluje, naprawdę. Dobra, kochani, tyle tego idzie, że chyba pora na restart. Zaktualizuj i urucham ponownie, oj, będzie to szło. 60-67% zrobiło się nagle 100, widzieliście to? Już. Już. I voila. Tak szybko to startuje właśnie. Zresztą nie ma co się dziwić. Teraz go przestawmy w tryb auto, najlepiej. Mamy apkę Samsung Magican do naszego dysku. Ciekawe, czy go wykryje. Jeszcze Discord mi to startuje. No, kochani, tak wygląda nasze GUI. Domyślnie mamy tryb Custom Mode, takim go zastaliśmy.
ale odpalimy Full Performance Mode. Jak się będzie za bardzo grzać, zawsze możemy tryb energooszczędny dać. Ale chłodzenie myślę, że powinno sobie dać radę. Jeszcze mamy aktualizację oprogramowania. Dobra, jesteśmy w trybie Full Performance. Teraz to będzie śmigać. To i tak śmiga. Dobra. Drive dashboard. Tak to wygląda. 45 stopni na razie mamy, także i tak dość ciepło. Dobra. Mamy tutaj opcję update. Mamy aktualizację firmware'u. Dobra. Update. Check system compatibility for optimal SSD performance. A computer will be shut down after updating firmware in 20 seconds, please. Save all your data. O, jeszcze nas czeka aktualizacja oprogramowania. No dobra. Okej, okay, as firmware to lada, system will be shut down. Shut down now. Czy jeszcze Windows Update do tego? No nie. Po prostu, no nie. Aktualizacja dysku plus Windows Update. Takie połączenie nigdy nie kończy się dobrze. Dobra, kochani, nasz lapek się wyłączył. Teraz go odpalimy i zobaczymy, jak będzie wyglądać update firmware'u naszego dysku. Chyba, że właśnie wyłączenie i włączenie polegało na jego aktualizacji. Chociaż po drodze tak naprawdę zupełnie nic się nie działo, poza Windows Update, który mam nadzieję, że nam nie przeszkodzi. Który dalej leci, ale zobaczcie jak szybko. Z 55 80, z 80 się robi 90, z 90 się zrobiło 100. Taki dysk to ja rozumiem. Dobra. You are currently running the latest version. Aha, czyli tak wygląda aktualizacja. Wyłączenie i włączenie naszego lapka całkowicie, żeby przeładował sobie ze starej wersji na nową wersję. I już, okej. Okay. Tego kochani, z tym miejscem mnie tu coś niepokoi, że to są 2 TB, a mamy tylko 1,59. Pobieramy Mini Tool Partition Wizard, oczywiście mam tutaj z nimi współpracę. I miło, jeżeli w tej sprawie by się do mnie odezwali, a już się odzywali Państwo z Mini Tool. Darmowe tikety dla Was na wersję Pro, chociaż wersja Pro ma bugi, że nie działają rzeczy z wersji Free, więc continue installing Free Edition, zawsze instaluję bez Shadow Makera. Next, jeszcze Vegasa muszę postawić, jeju. Zobaczmy, co jest narobione z tym dyskiem w Mini Toolu. O! A to niespodzianka! Unallocated 186 giga, Move resize, resizniemy. Super, znaleźliśmy brakujące gigabajty. Właśnie coś mi brakowało, 200 giga GTA na tym mogłoby prawie stać. Kurczę, byśmy pamięć zgubili. Mamy także ekran powitalny Lenovo Now. Gratulują nam naszego nowego urządzenia. Fajnie, tak jakbyśmy nowego Legiona przed chwilą ze sklepu przynieśli. Dobra, powiększajmy o tą partycję. Żebyśmy mieli normalne 1,8 tera, a nie jakieś braki, bo to były za duże braki, jest. Udało się i voila, odśwież. Tadam, naprawione, 1,8 tera, już. Voila. Pięknie. Dobra kochani, z takich ciekawych rzeczy to co? W rzeczach do montażu mam tutaj właśnie benchmarki z Crystal Disk Marka, tych moich dwóch dysków pozostałych, i powiem wam, że ten z SK Hynix ciutkę lepiej wypada, jak widzicie, od Intela po prawej. Tak, a tak dosłownie minimalnie, więc nie ma co. Tutaj zaraz kochani zobaczymy, jak w porównaniu do tych dwóch wypadnie nasz dysk. Oczywiście wiadomo, żeby to było miarodajne w miarę, powinienem to robić z dysku, który jest wolny od systemu, ale póki go nie zawaliliśmy mocno, możemy jak najbardziej zrobić to teraz. Bo co ciekawe, tamte testy również przeprowadzałem SK Hynixa, między innymi na pracującym systemie, tak jak teraz, więc wynik powinien być ok, moim zdaniem sprawiedliwy. No przynajmniej będzie mniej, no dobra, nawet powinien być lepiej niż sprawiedliwy, ponieważ obciążenie autostartu ma o wiele mniejsze niż w tamtym przypadku. Dobra. Co ciekawe, nawet mam dokładnie tą samą wersję Crystal Disk Marka w pobranych. Także zachowałem wszelkie warunki, żeby wynik był jak najbardziej
Uczciwy. Dobra, wywalimy krystal Marka teraz. Oczywiście na takich samych ustawieniach zamkniemy wszystkie rzeczy, które tutaj pracują w tle, jak Discord, eksplorator plików i tak dalej, Mini Tool Partition Wizard tym bardziej. I dokładnie takie same ustawienia. 9, 1 GB, megabajty, dysk C, 3% zapełnione, to się zgadza. Tutaj rzeczy w tle nie pracują, z wyjątkiem Chroma, zakończę wyłomiarodajnie, Escape'a również zamknij. Dobra. I klikamy Start. No i myślę, kochani, że niespodzianek tutaj nie ma. 3,5 giga odczytu i prawie 3,5 giga zapisu. To są naprawdę bardzo dobre wyniki. Tak, kochani, lecą aktualizacje w sklepie Microsoft. Oczywiście nie patrzcie na prędkość pobierania, bo to jest drugie, ale patrzcie, jak to się już instaluje po pobraniu. Z jaką prędkością. Szybciutko. I to jak? Instalowanie produktu? Albo zdążyłem przeczytać? Już. Instalowanie produktu nie zdążyłem przeczytać. Tak to leci. Tak jak widzicie, ten dysk działa w praktyce. Wow. Z czasem idzie nam świetnie. Chyba, kochani, to się dzieje pierwszy raz w dziejach... Pierwszy raz i ostatni chyba w dziejach kanału, że... Na filmie nagrywam, jak instaluję program, w którym będę ten film montować. Bo go nie ma. To jest dopiero... Tego programu jeszcze nie mam i dopiero go instaluję. I dopiero jak go zainstaluję, wtedy, kochani, to zmontuję. I wtedy będzie odcinek. W razie co mam dobrą wymówkę, nie? Ale spokojnie. Postaram się, żeby był filmik... Na dzisiaj, tak gdzieś na... za 15 godzin. Czy odpali? Odpali? Jak myślicie? Tak? W sumie czemu nie, jak już jest na tym postępie? Intializuje pierwsze uruchomienie. Intializing UI, Intializing GPU, Accelerated Video Processing. Creating Windows? Jest! Jest! Możemy montować, dobra, jest! Dobrze jest, super! Może się wyrobię do trzeciej, to o trzeciej pójdę spać. Tak się, kochani, dla was dzisiaj poświęcę, żeby na sobotę był ten odcineczek dla odmiany. Super! Dobra, wszystko jest. Do Steama się zalogować. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek mi się podobał. Co ten dysk potrafi? Pokazałem wam w benchmarku. Mieliście porównanie po drodze? A jeśli ktoś, kochanie, był na tyle wytrwały, żeby dotrwać aż tutaj, to dzisiaj zrobimy sobie eksperymentalny bonus. Z kolei, dobrze powiedziałem, bo Samsung. Ale z kolei Intel, jak widzicie, jest na lokalizacji 16. I jak widzicie, Intel na lokalizacji 16 jest na kontrolerze Intel NVMe. I to się zgadza, lokalizacja 16. Lecz z kolei dlaczego od naszego Samsunga jest tylko i wyłącznie generikowy sterownik do 8, jak dobrze widzimy. Spróbujemy, kochani, zrobić z tego sterownik Samsungowy. Jeżeli teraz będzie walić blue screen, to przy okazji będziecie mieli poradę, czego nie robić. I zobaczcie. Samsung NVMe controller. Czy to zadziała, czy walnie blue screena? Oj, lepiej tutaj zapiszę pracę, zamknę... Bo na tym aktualnie system w tym momencie pracuje, więc przerwanie pracy kontrolera aktualizacją sterownika może spowodować restart. Zobaczymy. Tak. Zainstalowany sprzęt zadziała dopiero po ponownym rozruchu komputera. I nie wali błędu. Jest Samsung NVMe controller. Tak. Zobaczymy, co będzie po restarcie. Już się boję. Trzymajcie kciuki, żeby to zadziałało. Wtedy robimy speed testa jeszcze raz. Zobaczymy, czy będzie może o połowę szybciej, bo ten dysk generalnie powinien się rozpędzać aż do 7,5 GB. Mamy tego połowę. Także jeśli, kochani, nie dokończę filmu, to będziecie przynajmniej widzieć, dlaczego się spóźniłem. Bo dokończyć na pewno dokończymy, ale mogę się troszeczkę spuścić z premierą, za co z góry przepraszam, ale robimy eksperyment. Oho. Jest! Działa nasz sterownik NVMe! Kto wie, może to nawet przyspieszy znacząco pracę naszego dysku. Teraz zwalniemy benchmark i porównamy z poprzednim, kochani. Tego się nie spodziewałem. Menedżer urządzeń.
Nie walnęło błędu? Nie, zaskoczył stację dysków, jest Samsung. Kontrolery. Działa poprawnie, tak powinno być. Samsung Electronics CEO, tak powinno być, 18 rok. Wyszukaj automatycznie sterowniki. O, już sobie zainstalował aktualizację. Aha. Serio? Samsunga stał się standardowym kontrolerem NVMe. What the fuck? Czy wy to widzicie? No, trzeba go przeinstalować, boż. Dalej. Tak. Wytyfy? Z 18 sterownik jest starszy niż ten z 6 standardowy? What? Jest minimalnie lepiej, znacznie lepiej, bo mamy 3,5 giga równe teraz, jak dobrze widzicie, odczytu. Teraz w skrócie, kochani, o tym miejscu. To się, kochani, nazywa, tak zwane jest to overprovisioning, które Samsung Magicanem można tutaj naprawić. Klikamy clear overprovisioning, apply i już. W tym wypadku możemy go oczywiście również ustawić. Jak na przykład to jest 186 giga, czyli tyle, ile było 10% z całej partycji. I jak widzicie, overprovisioning kosztem tych 186 giga jednak dodaje to coś, bo jak widzicie, zwiększamy sobie w taki sposób żywotność naszego dysku, wydzielając fragment, który jest nieużywany, ale za to zyskujemy większą wydajność w taki sposób i żywotność, bo po prostu te sektory, które z czasem, z latami zaczną obumierać, umrą pierwsze te nieużywane niż te nasze używane. Tak to, kochani, mniej więcej będzie działać w praktyce. Oczywiście wiadomo, że dysk umiera nie od razu. Czy to na to wszystko potrzeba czasu? Nie tygodni, nie miesięcy, no miesięcy kilka bynajmniej. Bynajmniej nie dwa, pięciu, sześciu, a nawet 12. W każdym razie overprovisioning ma swoje zalety, jak i wady. Ale ze względu patrząc na zalety i możliwość zwiększenia wydajności naszego dysku, myślę, że nie zauważymy, kiedy nam zabraknie tych 186 giga, więc teraz celowo je, kochani, ustawiam, żeby po prostu nasz dysk był prawidłowo zoptymalizowany i działał po prostu dłużej. A jeżeli nam tego miejsca zabraknie, w każdej chwili możemy, kochani, nawet nie musimy Minitool Partition Wizarda odpalać, jak ja przed chwilą, tylko po prostu możemy, jak dobrze widzicie, odświeżymy sobie, znów nam miejsca zabrakło, a jak nam, kochani, miejsca właśnie zabraknie, to w każdej chwili możemy sobie zrobić opcję Clear Over Provisioning, tak jak robimy, kochani, teraz, i w taki sposób zyskujemy z powrotem nasze brakujące miejsce na dysku. Odświeżamy. Voila. Nic nam nie zabrakło. Tak to, kochani, mniej więcej wygląda. Jak na razie, póki mamy tyle dysku wolnego, myślę, że możemy sobie zostawić overprovisioning włączony. Teraz to nie będzie żaden większy problem. Przy takiej pojemności myślę, kochani, że to w ogóle nie będzie problem. Dobra, godzina, jak widzicie, 12:47, trochę mi się dłużej zeszło z tym filmem niż przewidywałem, ale myślę, że odcinek wam się dzisiejszy podobał i mam nadzieję, że wam się podobało. Dysk w każdym razie super chodzi, jak dobrze widzicie, nie mam najmniejszych problemów, nawet ze sterownikiem się pobawiliśmy i mamy teraz kontroler NVMe właśnie Samsunga, a mieliśmy standardowy, teraz mamy sterownik Samsunga, Samsung Electronics, dostawca sterownika, co prawda z 18 roku, bo to jest ten sterownik do serii SSD 970, 970, 980 do 990 właśnie sterownika nie ma, jest używany ten standardowy, a ja go sobie tak przeinstalowałem z ciekawości, by zobaczyć, czy prędkości jakoś się będą różnić. I teraz pytanie, czy z tym, co było, a z tym, co jest teraz, duża jest różnica? No powiem wam, tutaj mamy spory przeskok, jak dobrze widzicie, dość spory, bardzo spory. Oczywiście licząc w setkach, nie w tysiącach megabajtów, jest dość spory przeskok, ale coś kosztem czegoś. Nasz dysk się zaczął na tym sterowniku znacznie i znacznie grzać. Wcześniej mieliśmy po 40 stopni, a teraz mamy prawie 50. I to nie jest kwestia tego, że jest tryb performance ustawiony, tylko jest ten starszy sterownik. A więc wchodząc w menedżer urządzeń i aktualizując sterownik teoretycznie nowszy na teoretycznie starszy, chyba nasz menedżer urządzeń wie, co robi.
I Samsung chyba też wiedział, co robi, nie wypuszczając sterownika od starszych dysków NVMe do tego dysku, tylko standardowy kontrolera. Bo ta temperatura jest znacznie za wysoka. Więc kochani, robimy restart, wracamy do tego, co było. Myślę, że ta różnica w tych testach syntetycznych nie jest jakaś duża w porównaniu do tego, co było. O te 100 czy 50 MB nie ma co się kłócić o nowszy sterownik. I tutaj, kochani, mamy temperaturę, do której powróciliśmy po powrocie do poprzedniej wersji sterownika po restarcie. Jak widzicie, szybko spadło, także czasami Windows mądrzej doradza niż nasze pomysły. Dobra, kochani. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się podobał. Muszę w końcu wrócić do tego montażu.